witam was wszystkich tak naprawdę w kolejnym odcineczku, a nie w tamtym, bo tamten to jednak był taki, kurde, myślałem, że to koniec, a to koniec misji, bo już świta, przygotuj się na atak lotniska, więc do zobaczenia, raczej witam was i lecimy dalej, kontynuujemy kolejną misję. Zapisać. Dobra, i lecimy dalej, mogę dalej włączyć. The RCR and 3rd Battalion achieved all their objectives last night, but we're not out of the woods yet. Damn cherries. The Hitlerjugend SS Panzer Division is mobilizing a counterattack. Their aim will be to dislodge us from our current position and prevent 3rd Battalion from securing the airfield. ETA in 5 minutes. Have sappers build defenses on the front line here, here, and here. This will drive Jerry into our barrels. Once the RCR has pushed back the 12th SS, securing the airfield will be 3rd Battalion's objective. Jak mamy to zrobić? I mam to samo wojsko. The Panzer Division is mobilizing a counterattack. Prepare defenses. I say again, 12th SS Panzer Division is mobilizing a counterattack. Prepare defenses. That's coming from the top, gents. You heard him, men. Move into defensive positions. I want AT and MG emplacements deployed in a jiffy. Get moving, ladies. We need defensive positions ASAP. Counterattack in 5 minutes. All right, boys. Listen up. I want MGs to cover the front line. Sort out the AT gun emplacements. I want a maximum field of fire, lads. Corporal McDonald, get to building me some mortars and stop your waddling about. Sapper group ready. Gun ready. Prepare to move. Dobra, będzie ciężko to obronić, bo to jest, kurde, już wiecie, to nie będzie taka prosta zabawa. Dobra, trzeba tu szybko, moździerze trzeba zrobić na pewno. Kurde, mamy bardzo mało ludzkiego, ludzkiej prostomocy, nie? Będzie ciężko, tu będzie ciężko to obronić. Niech oni zdobędą trochę manpowera, bo... Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko. 5 minut mamy jeszcze, 3 minuty. Sapper's ready. Build complete over here. It's not gonna build itself, Chuck. Outfit's ready for action. Ready to set off. Combat team ready. Counterattack in 3 minutes. 3 minuty. Tu mamy tak mało ludzi. Kurde, nie mam tu w ogóle obrony z lewej strony. No nie wiem jak tam zrobić. Za dużo terenu bronić. Na moją ilość ludzi. Kurde, on się obraca niestety. O, dobra, jakby to zrobić teraz? Wy lecicie tutaj. Wyjdźcie tam dalej zabezpieczenia. Musimy, mamy mało, mogli dać nam więcej trochę. Mogli dać nam trochę więcej. Podnieście bazuki. Counter attack in 2 minutes. Out you go, Jen. Ready. Who is your sweetheart with you? Ciężko będzie tu w ogóle coś zrobić. Go ahead. Ready for message. Understood, sir. Never, you fucking ass backward bastards. My gun's getting cold listening to your going on, you damn Jerry. Pick up the pace, you lollygaggers. We've got a job to do. Take the load off, gents.
Dobra, cały czas będziemy mogli to wzmacniać, więc spoko. Ale linia obrony musi być jakakolwiek tutaj. Kurde, nie mam ludzi. Patrzcie, ile ludzi to wymaga, nie? Oni są o wiele drożsi, komandosi. A nie było szczęścia z czołgami jeszcze zrobić. Fools tremble in your petty defiance. The 12th SS has offered your life. Dobra, wy tam biegnijcie szybko, to zróbcie. O kurde, ale tam mają Panzerfausty wielkie. Kurde, co tu się dzieje? Napraw to działo. Bo oni nas tu ostrzeliwują teraz, coś się odpierdziela. Niech nas nie bombardują, będzie problem, nie? Miejsca tutaj, stanowiska właśnie obronne. Się bardziej nie przygotujemy, nie? Przy naszej ilości wojsk, które mamy. Zrobię co będzie w mojej mocy, ale nie obiecuję, że tutaj wygram cokolwiek. A te oddziały muszą uciekać. Tutaj już rozpierdzielili nam pierwszą linię obrony. Dajcie naprawić to. Dobra, można sobie tutaj czołgi wzywać zarąbiście, ale dobra, na razie nie możemy. Niech naprawiają szybko. Ale zniszczyli nam jedno działko z tej strony, niestety już. Odparłem jeden atak. Teraz spróbujcie zbudować to. Jest was tylu, macie, mam radę, że zdążycie. Mam nadzieję raczej, no, radę. Rady jestem, czy zdążycie. Macie Panzerfaustowe tutaj bazuki. Weźcie to. Znowu coś będą ostrzeliwać. Kurde, boli mnie to. Z tej strony atakują nieźle, ale my tutaj dajemy radę obronić to jakoś. Piechota i czołgi, trzeba zrobić większe. Czołg trzeba było jeden zrobić, to jest nasza taka linia obrony, z tej strony by była dobra. Mm.
Nie wydaje się, że nas bombardują. O cholera jasna. Róbcie okopy, kurde. Dobra, ta część się najlepiej trzyma, bo... Aha. Zostało nam tu jedno działo tylko. Dobra, czołg może się wycofać. Jeden oddział mechaników musi tutaj przyjść, pomóc naprawić ten czołg. Drugi nie musi to uratować. Kurde, ciężko, nie? Ciężko, ciężko tutaj. Czy to wszyscy? Czy to jeszcze coś będzie? Jakiś atak? Cięższy. No dobra, mamy tu linię obrony. Tak, to tutaj się boję, bo tutaj mogą wejść sobie jak chcą. Dobra. Kolejny atak. Boję się tych ostrzałów. Tam mają chałubice. Daleko. Kurde, jakbyśmy nas było stać na to. O, jest kolejny czołg dla nas. Podłapiemy tu obronę jak największą. To nie koniec ofensywy niemieckiej. Szkoby za wszelką cenę chcą tu wejść. Zrobiłem super ulepszenia naszych działek fundowych, których nawet nie używamy na razie, ale spokojnie, zaraz użyjemy. Kurde, jedną chałubicę powinienem mieć tutaj. Powiedzcie, że to jest ostatni atak.
Dobra, chyba obroniliśmy ten przyczółek. Wycofajcie się na swoje pozycje. Ciekawe, czy jeszcze coś będzie. Odeparliśmy atak osi. Excellent job, troops. Stand down. Major Blackmore, RCR waiting out on further orders. Ledwo, ale się udało. German forces are pulling back and establishing a secondary line of defense near the airfield proper. Expect heavy resistance at the hangars, here, and just beyond them at the control tower. 3rd Battalion, with medium armored support, will move in, clear the hangars and the control tower, and secure the airfield. Kurde, dobra, to będzie wielka walka. Alright, RCR, it's your turn. Assemble sections with medium armor support and take that bloody airfield. Refer to your maps at the specified grid locations. We have 4 primary targets. Grab them quick and send them home, lads. Ready yourselves. We are moving in. In formation. Dobra, przesuwajmy się. Time to flush them out. RCR, your orders are to clear the hangar. You lot, you keep your eyes peeled for pockets of Jerry's. Jerry's pissing himself. Didn't know Canadians packed such a punch. Short quick burst and watch your spacing. This is going to be a tight one. Nie wiem, czy uratujemy komandosów. Ciężko będzie. Dobra, bo na czołgi zaraz poniszczą. Haubica musi być na jedynkę ustawiona. Gdzie jest haubica? Dajemy ją na jedynkę. Dobra, niszczymy te turety. Dobra, musimy wysłać nawet komandosów głupich. Bo nie mamy, raczej zwykłych tutaj. Bo nie mamy po prostu ludzi. Musimy. Mamy tu czołg jeszcze na wspomoc. O, mamy ich, działa teraz. Tamtych z tyłu nie damy rady pewnie uratować, ale możemy spróbować. Ratujmy komandosów. Dobra, jednych mamy. Oj, oj, ojciu. No, dobrze nam idzie ta ofensywa, dobra. Trzeba... Zniszcz ten samolot, jak ja go zniszczyć? Dobra, trochę trzeba się przesuwać do przodu. Attack
NCOs report he may have destroyed a German target. Commander, right side, Jack! On the move! Pile up! We're getting out of here! Boys are ready! On me! There's nothing you can do! Zniszcz wszystkie samoloty. Nie zniszczymy samolotów. Za dużo celów. Za dużo celów. Dobra, haubica, stop. Bo haubica cały czas strzelała, a my już tam nie byliśmy. Dobra, niech czołg tam wleci i my tu zabierzemy punkcik. Zabić tam jednego. To jest ciekawa bomba, nie? Pociski. Dobra, te czołgi nam pewnie zaraz popadają. Chyba, że nasi zdążą je uratować. Zajmujemy wszystkie te punkty, zaraz przystąpimy do większej ofensywy. Boże, nie chcę generała, nie chcę kapitanów, ja chcę. Czołgi tu się naprawiają, piechota może ruszyć. A, nie wzięliśmy jeszcze punktów. Ale uratowaliśmy. Wycofaj się, czołgu. No, to chyba zdechnie nam ten czołg. Tu nasze czołgi. Dobra, o, strzelaj. Niech tam ostrzeliwują to. Nasi ludzie już tam ruszają. O kurde, czołgi tu są. Dobra, czołg nie ma czasu, musi wjeżdżać tutaj. Z piechotą podejdzie. No i pięknie. A piechota musi wejść, oczyścić cały hangar. Piękna mizma, kurde, to już jest rozpierducha, nie? Taka, że... Dwa kolejne oddziały jeszcze przyszły. No, tu damy snajpera, żeby mieli. Gdzieś tu jeszcze jakiś oddział widziałem. O, generał. Porucznik. Dobra. Wysyłamy jeszcze Cromela na front. Dobra.
taktyka. Po prostu rozwałka, wlatujemy tam bez żadnego pierdzielenia. Mamy przewagę czołgową, trzeba ją wykorzystać. Mamy dużo czołgów. Nie mają tutaj nic, co mogłyby zrobić oprócz tego czołgu. Atakują tam ostro nasi. Też do ataku. Tam są jeszcze niemieckie czołgi. Zobaczymy, co tu się dzieje w ogóle. Trzeba tutaj wlecieć, zobaczyć, pomóc. Dobra, jeszcze są gdzieś wojska. Lecimy na hangary. To jest w ogóle misja piękna. Misja, niszczymy wszystko, co żyje. Jeszcze przejeżdżamy, poszukamy Niemców. Niech tam już czołg pojedzie, zobaczymy jeszcze dolną część. Tutaj jeszcze widzę przeciwników. Ostrzeliwują nas tu jeszcze, ale to nic już. No, już dużo nie zrobi. Moi ludzie go nie widzą. Jest! Zabezpieczyliśmy lotnisko! Uhu. Kan jest praktycznie nasze. Zobaczymy. Come in. Royal Scots Engineers, do you read? Damn it. I told the general to watch those troops on the hill. They needed support. It's a difficult salient to defend. Hill 112, come in. Royal Scots Engineers, do you read? RSE, come in, damn it. Czyli w kolejnej misji prawdopodobnie będziemy musieli bronić wzgórza. Ja pierdzielę. Ale będzie. Ciekawie. Więc do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Cześć.